Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj przetestuję prostą, tanią chińską lutownicę USB. Kosztowała mniej niż 40 zł z dostawą do Polski. Jest mała, lekka, poręczna, ale czy przyda się do prac przy elektronice lub elektryce? Szczególnie tam, gdzie nie ma zasilania? Ze skrętkami czy cienkimi przewodami radzi sobie wiele tanich lutownic. Ale czy uda się zlutować przewód 2,5 mm kwadratowego? Do lutowania takich przewodów zazwyczaj używam lutownicy grotowej 75 W lub transformatorowej 100 W. Tu producent deklaruje 8 W, około 10 razy mniej. Czy ta lutownica poradzi sobie z takim wyzwaniem? Przy okazji, jak się sprawdzi w lutowaniu cieńszych przewodów i skrętów? Sprawdzamy. Na początek zawartość opakowania. Mamy oczywiście lutownicę, jeden wymienny grot z grzałką, podstawkę z gąbką, trochę cyny, kabelek USB, no i oczywiście instrukcję obsługi. Producent podaje trzy poziomy temperatury. Kolor zielony 330 do 350 stopni Celsjusza, niebieski 370 do 400 stopni Celsjusza, czerwony 430 do 450 stopni Celsjusza. Pomiaru temperatury i regulacji na tej podstawie raczej tu nie ma, więc te przedziały są raczej mowne. Najniższa, średnia i najwyższa moc. Podejrzewam też, że w miarę wyładowywania akumulatorka temperatury te będą się zmieniały. Lutownicę naładowałem, włączyłem, ustawiłem na najwyższą moc. Sprawdzam na początek, jak lutuję linkę o przekroju 1 mm kwadratowego. Zakupiłem tę lutownicę z myślą o lutowaniu skrętek i w dalszej części to przetestuję. Ale ciekawość zwyciężyła, więc na początek próba z trochę grubszym przewodem. Muszę przyznać, że poradziła sobie całkiem dobrze. Brakuje trochę pojemności cieplnej i mocy, ale udało się to poprawnie zlutować. A jak będzie z lutem 2,5 mm kwadratowego? Przy deklarowanej mocy 8 W to będzie wyzwanie. Tu już to wygląda gorzej. Zdecydowanie widać za małą pojemność cieplną i moc lutownicy. Nagrzewanie trwa długo, a cyna nie rozpływa się dobrze. Są trudności z pocynowaniem przewodu. Ostatecznie udało się połączyć przewody, ale nie o takie połączenie mi chodziło. Z linką poszło całkiem dobrze, więc i z drutem może się uda. Poćwiczę, poprawię sposób lutowania i spróbuję jeszcze raz. W międzyczasie sprawdzam, jak się lutują skrętki. Nakładam flux i lutuję. Efekt ocencie sami. Moim zdaniem sprawdza się tu bardzo dobrze. Tam, gdzie przydają się takie lutownice, zazwyczaj ważną kwestią jest też czas rozgrzewania. Zobaczcie sami. Mniej niż minuta. To znacznie dłużej niż podaje producent, ale całkiem rozsądny czas. Dodam, że lutownicę naładowałem przed pierwszym użyciem i jeszcze działa. Po naładowaniu ten czas może być jeszcze krótszy. Robię kolejne podejście do drutu 2,5 mm kwadratowego. Tym razem planuję użyć większej ilości fluxu, pocynować druty, a dopiero potem lutować. Czy tym razem się uda? Zobaczcie.
pierwszy drut udało się pocynować. Nie było to tak komfortowe jak przy mocniejszych lutownicach, ale ostatecznie zakończyło się sukcesem. Czy pocynowane druty uda się łatwiej polutować? Tym razem trzymam druty w ręce, aby utrzymać małą odległość między nimi. Zaczynam lutować. Wygląda to lepiej, ale... Lutownica się wyładowała i wyłączy. To wada akumulatorowych lutownic, a tu nie ma żadnego wskaźnika naładowania. Jak już jest okazja, zobaczmy, jaka jest pojemność baterii. Na opakowaniu 650 mAh. Sprawdźmy. Resetuję miernik i podłączam. Naładowanie do pełna i tylko 357 mAh. Lutownicę mam już naładowaną, więc kolejne podejście do tego drutu. I tym razem udało się uzyskać prawidłowy lut. Chociaż trudno tu mówić o komforcie pracy. Mała pojemność cieplna i moc zdecydowanie utrudniają zadanie. Ale ostatecznie udało się zlutować jedną żyłę. A co z użyciem akumulatora? Całość lutowania, od włączenia lutownicy do wyłączenia, trwała około 5 minut. Ładuję akumulator i sprawdzam, ile energii to pochłonęło. 85 mAh na jedną już pocynowaną żyłę. To spora część, około 1/4. Jeśli będzie to polutowania więcej żył, zdecydowanie lepiej użyć odpowiedniejszego narzędzia. Czy można ten czas wydłużyć? Zapewne tak. Ustawiam najniższą moc i lutuję skrętkę. Do takich przewodów w temperaturze pokojowej zdecydowanie to wystarczy, a lutownicy będzie można używać dłużej. Jak będzie to polutowania? Jedna skrętka, kabel do domofonu, alarmu czy coś podobnego? To ta lutownica będzie wystarczająca, a dodatkowo będzie wygodna i poręczna. Miałem już okazję sprawdzić w praktyce. Mała waga i rozmiary sprawiła, że była bardzo wygodna w użyciu. Lutownica trafia więc na stałe do torby z narzędziami, powerbank już tam jest i pewnie będzie teraz częściej potrzebny. A ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.